Witam serdecznie w roku 2019. Kochani, czy chcecie, żeby ten rok był najwspanialszym rokiem waszego życia? Nie, ja bym chciał. Kochani, czy chcecie odnieść zwycięstwo w każdej sferze swojego życia? Uczynić to na chwałę Bożą i według Bożych wskazówek? Ja bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Witam Basiu, witam Wiolu. Bardzo mi miło. Dziękuję, że zauważyliście moją koronę. Pomyślałem, że warto w święto sześciu króli. Bo tam było sześciu króli, prawda? Najpierw trzech, bo słyszałem Ewangelię, najpierw było to jakichś trzech króli poszło do Heroda, a później jakichś trzech króli do Jezusa, tak? No to razem sześciu. Dobrze mówię, czy nie? Umiecie liczyć? Sześciu króli było. Tak jest. Bardzo mi miło, bardzo mi przyjemnie. Więc co ja mam właściwie zrobić? Ja mam to udostępnić teraz. Zaraz przejdziemy do rzeczy, kochani. Zaraz przejdziemy do rzeczy. Przywitam was wszystkich. Witam, witam Bartosz. Cześć Basiu i Jasiu. Witam Grzegorzu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Małgorzata mówi witaj, Radosław mówi szalom, pozdro z Czerwińska nad Wisłą. A w Czerwińsku nad Wisłą niedawno byłem. I była też pani Maryla Rodowicz, widziałem. I była, że tak powiem, było jej chyba gorąco czy coś. Nie będę wnikał w tą sytuację dalej. Kochani, zaczął się rok. Nowy. I miałem Sylwestra u mnie na chacie. Tutaj wszędzie było pełno ludzi. Tutaj tańczyli, ocierali się o choinkę. Jakoś dużo bombek nie spadło, na szczęście. Tam siedzieli, tam Patryk przywiózł, dzięki Patryk! Patryk przywiózł fajne lampy takie, świeciły tutaj, dawały niebieskie światło. Można zobaczyć w moich wyróżnionych relacjach na Instagramie i tak dalej. Teraz o co chodzi? Raz, ja jestem w swoim żywiole, jak są takie rozmowy. Mieliśmy taką rozmowę piętro wyżej. O przeciętności. I konkretnie bardzo. I teraz mam nadzieję, że to nie będzie nic takiego, że nie będzie afera. Mam nadzieję, że nie. Ja przepraszam, jeśli kogoś urażę i komuś nadepnę na odcisk. Czemu zawsze tak musi być u mnie, no? Przepraszam, jeśli coś. Natomiast rozmawialiśmy też o zdrabkach wielkopostnych. I ja trochę jestem za jasny, czy mi się wydaje. Jest mały problem ze zdrabkami wielkopostnymi. Jakiś, możecie spytać. Przepraszam producentów czy coś. Ale napisali do mnie tam, czy bym chciał to promować. Ja napisałem, że no, nie mogę, no. Nie dam rady. Dlaczego? Dlaczego? Co jest nie tak? I powiedziałem, że no, nie mogę sobie wyobrazić, że święty Paweł bierze te zdrabki i bierze zdrabkę i zdrapuje. Jakie mam zadanko na dzisiaj? I zdrapuje i patrzy. O, przytul dzisiaj jedną bliską osobę. O, dobrze. Idę przytulić bliską osobę. O, przytulam. Przytulę blisko. O, dobrze. Coś już zrobiłem w swoim życiu duchowym. Posunąłem się naprzód. Zrobiłem jakiś krok, prawda? Mogę coś odhaczyć. Zdrapać i odhaczyć. Następny dzień przychodzi i święty Paweł zdrapuje następne. Przejrzyj losowo. Ja nie wiem, jakie tam są zadania nawet. Ale coś. Wiem, że coś w tym stylu, nie? Przejrzyj losową książkę ze swojej półki. O, dobrze. Dobrze. Święty Pan bierze. Ho, ho. I zanotuj, czego się nauczyłeś. I tak dalej. I teraz. O tym już
mówimy od jakiegoś czasu, więc to chyba nie jest dla was jakby nowy temat z mojej strony. Natomiast Bóg oczywiście się cieszy z każdej twojej dobrej intencji, ale jednak czasem może stwierdzić, że tego jest jednak za mało. A ty się zadowalasz czymś bardzo małym. Nie? I święty Paweł, jest taki niesamowity tekst w pierwszym liście do Koryntian. Wiecie, kim był święty Paweł? To był człowiek, który podróżował po całej tam Europie 3 razy. No to może tam ten 3. raz, tak? Te 2 pierwsze podróże były takie krótsze. Tyle drogi przebył, tyle się namęczył. Chłostali go, raz go ukamienowali, myśleli, że nie żyje, więc go wyciągnęli poza miasto i tak go zostawili. I otoczyli go bracia i on się podniósł, wtedy otrzepał i następnego dnia wyruszył dalej. Ja nie mogę! Teraz nie jestem w stanie, przepraszam, wyobrazić sobie, że chłop ten twardy, niesamowity, że bierze zdrapkę i teraz ktoś może powiedzieć, no ale to może być dobry pierwszy krok. No właśnie, nie wiem. Wydaje mi się, że to może być takie niebezpieczeństwo, że wielu z nas zostanie na tym pierwszym kroku. Na długo. Ta filozofia jakby jest zła już od początku. Musimy dawać z siebie dużo, dużo, dużo więcej. Nie? Tak jak Jezus, którego też mamy przecież naśladować, dał z siebie wszystko. Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. No to ja mam nawet świętego Pawła, ja mam Jezusa Chrystusa naśladować, który kompletnie wszystko oddał, uczynił siebie pustym, jak jest napisane dosłownie w Grece. Czyli ogołocił samego siebie, jak jest w naszym tłumaczeniu. I teraz w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 4, Paweł pisze piękne słowa, ale takie, wiecie, bardzo mocne. Wydaje mi się, że Bóg wyznaczył nam, apostołom, ostatnie miejsce, jak ludziom skazanym na śmierć. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. Rozumiecie, co to w ogóle znaczy stać się widowiskiem dla aniołów? Wyobrażacie sobie, że anioły patrzyły na to wszystko i one miały taką reakcję, że kurczę, fuch, ty widziałeś, co się dzieje? Nie mogę. Rozumiesz, że święta, jakaś nadprzyrodzona, niesamowita istota, która widzi chyba dużo, dużo wie i kojarzy, to ma taką reakcję, że można powiedzieć, jesteśmy widowiskiem. Nawet dla świata duchowego. My jesteśmy głupi z powodu Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My słabi, wy silni, wy cieszycie się uznaniem, my jesteśmy pozbawieni czci. Aż do tego czasu ciągle jeszcze odczuwamy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się i trudzimy pracą rąk własnych. Rzucają nas, na nas obelgi, a my błogosławimy. Prześladują nas, a my to cierpliwie znosimy. Zniesławiają nas, a my odwzajemniamy się uprzejmością. Staliśmy się jakby odpadami świata oraz brudem z wszystkiego zeskrobanym i jesteśmy nim aż dotąd. Nie piszę tego, aby was zawstydzić, lecz żeby was upomnieć jak moje dzieci ukochane. Święty Paweł to pisze i mówi, no, on jakby buduje swój autorytet względem Koryntian, tak? Bo tam u nich był z tym problem. Ale my jesteśmy chyba wezwani do tego samego, czy nie? Do pójścia za Chrystusem zupełności. Do jakiegoś całkowitego oddania wszystkiego. Jezus Chrystus mówi też w Łukasza 14:33. To jest ten werset, co mnie tak uderzył 2 lata temu. On mówi, tak więc każdy z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I oczywiście wyrzekanie się, tak, nie oznacza oddania wszystkiego. Ale wyrzekanie się oznacza, że już nie nazywasz niczego swoim.
I teraz, kochani, zdrapka byłaby super, gdybyś jakbyś zdrapał jedną, wiecie, jeden ten dzień w Wielkim Poście i tam by było zadanie wyrzec się wszystkiego. Wtedy masz Ewangelię, nie? I teraz możecie powiedzieć, bo powiedziałeś, przeczytałeś fragment o świętym Pawle, który mówi, że są prześladowani. I teraz u nas już nie ma prześladowań, przynajmniej w Polsce, tak? Bo na świecie są podobno największe od w ogóle od czasów, jak istnieje chrześcijaństwo. Natomiast święty Paweł pisze do Tymoteusza, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Więc jakby nie chcecie, nie wiem, buntować, żebyś teraz na siłę zachodził za skórę wszystkim, bez sensu. Ale chyba brakuje nam trochę jakiegoś radykalizmu czy czegoś, skoro nie jesteśmy prześladowani. Nawet w Polsce już chyba powinniśmy być trochę prześladowani. Nie? Wydaje się, że prześladowanie się zbliża. Ach! Weźmy tą przeciętność. Trzeba to zmiażdżyć, ludzie. Nie porównuj się. Ja to mówię też do siebie, oczywiście. Nie porównuj się z innymi. Powinieneś patrzeć na to, co mówi Słowo Boże, co mówi Jezus Chrystus, co mówi święty Paweł o chrześcijaństwie, a nie patrzeć na swoich rodziców, jakimi są chrześcijanami, czy na swoich braci, czy na ludzi we wspólnocie, a jakimi oni są chrześcijanami, a to ja będę takim samym. I teraz to się dzieje być może nawet podświadomie, czy nieświadomie. Masz takie myśli. W sensie robisz to. Nie? Bo ja też nie mam takich myśli wyraźnych, że patrzę na kogoś i się z nim porównuję. Ale wiesz, dryfujesz. Domyślnie tak to wygląda, że dryfujesz. Dlatego chciałem... Znaczy, właściwie już zacząłem ten temat. Bo temat zwycięstwa jest dla mnie bardzo ważny z tego powodu, że kiedyś słuchałem jakiegoś tam chyba czegoś o samorozwoju i tam było takie ćwiczenie. Zróbcie sobie ćwiczenie. Wypiszcie sobie 10 celów. Teraz... Końcowym rezultatem tego ćwiczenia miało być jedno wyrazowe hasło dla całego twojego życia, takie motto. I ono polegało na tym, że wypisywałeś sobie 10 celów, być może ktoś z was chciałby to zrobić. Wypisz sobie chyba 10 celów, takich absolutnie najważniejszych w swoim życiu, które czujesz, że powinieneś osiągnąć, czy że chcesz osiągnąć, ale potem wybierz najważniejsze cztery, ale takie fundamentalnie najważniejsze, czyli jak są jakieś duchowe na przykład, no to raczej powinny wziąć górę nad tymi nieduchowymi, nie? Wtedy bierzesz kartkę i w każdym rogu tej kartki wpisujesz jeden z tych celów i potem każdy z tych celów streszczasz jakby w jednym słowie. I teraz te dwa górne cele, te dwa górne słowa łączycie w jedno, te dwa dolne też w jedno i wtedy te dwa, co wam zostaną, znowu w jedno. I ten wyraz może być właśnie takim waszym hasłem, jednowyrazowym mottem. I bardzo się zdziwiłem, to tak zawsze miałem dystans do takich ćwiczeń, po co to, bez sensu, jakieś tam wymyślili, ale jak sobie zrobiłem to ćwiczenie, to wyszło mi słowo dla mnie zwycięstwo. I tak spojrzałem na to i mówię, niemożliwe, bo ja mam na imię Mikołaj, a to znaczy zwycięski naród. Ha! Nie mogę, no. Szok. Patrzę na to. Szok. I teraz jak byłem w ogóle na rekolekcjach w Ustroniu w wakacje, to podszedł do mnie lider wspólnoty, miasto na górze, z Bielska Białej, i powiedział do mnie, słuchaj, może chciałbyś powiedzieć świadectwo jakieś o zwycięstwie. I wiecie,
rzadko kiedy mogę w takich sytuacjach odmawiać, bo już Bóg mnie uprzedza, że coś mam powiedzieć, albo że... albo widzę, że jest taka sytuacja. Że dla mnie zwycięstwo powinno być najważniejsze w moim życiu i teraz mam powiedzieć o tym świadectwo. No dobrze, zgadzam się. Przejmuję. Chyba nie mam wyboru, nie mogę Bogu stanąć naprzeciw, nie? Dlatego chcę w tym roku mówić o zwycięstwie. Tylko, że to jest moja droga. Ja jeszcze mało wiem, mało jeszcze rozumiem. Ja dopiero teraz wynotowałem sobie w ostatnich paru dniach wszystkie fragmenty, które mówią o zwycięstwie. Które używają w ogóle tego słowa. Bo wiecie, takich fragmentów, które mówią o zwycięstwie, to na pewno jest masa. Nie? Tak. Czy coś jeszcze chciałem dodać? Ważne jest wiedzieć, do czego Bóg cię powołuje. Dlatego fajnie, gdyby była dla ciebie inspiracją też ta historia, którą opowiedziałem teraz, że myślę o tym, poszukuję i przez przypadek, bo może odnajdziesz swoje hasło, a może nie odnajdziesz żadnego hasła, tylko jakąś myśl przewodnią, może jakieś zdanie, które będzie dla ciebie znakiem jakiegoś twojego powołania. Tematem przewodnim twojego życia, który powinieneś zgłębiać. To jest bardzo ważne, bo jak to powiedział Stephen Covey, ale się powołałem teraz. Stephen Covey napisał wspaniałą książkę z popularną 7 nawyków skutecznego działania. I on mówi, co z tego, że na przykład budujesz swoją produktywność, jesteś ciągle coraz bardziej produktywny. To jest jak wbieganie szybkie po drabinie, która może być oparta o niewłaściwą ścianę. Nie jest tak ważne wykorzystywanie czasu w sposób najbardziej produktywny, jest ważniejsze od tego wykorzystywanie czasu jakby na odpowiednie sprawy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Można szybko wbiegać po drabinie, ale może się okazać, że drabina jest oparta o złą ścianę. Musisz być dokładnie świadomy tego, co jest twoim powołaniem. Ale jak do tego dojść? Trzeba szukać, trzeba się modlić. Miałem taką... Jedna dziewczyna podeszła chyba we Wrocławiu, czy w jakimś legnickim polu, gdzie ja tam byłem. Podeszła i mówi, nie wiem, co mam robić. Mam takie dwa... Chcę być albo weterynarzem, albo kimś tam innym. Nie wiem, ludzie sukcesu w dzisiejszym świecie mówią, próbuj. Trzeba wszystkiego próbować, zwłaszcza jak jesteś młody, masz mnóstwo czasu, nie masz zobowiązań może, bo jeszcze nie masz być może rodziny. Masz mnóstwo czasu na to, żeby próbować. Nie? Z duchowego punktu widzenia myślę, że tak samo. Masz czas, żeby próbować, masz czas, żeby rozeznawać, modlić się, prosić o objawienie. Bóg naprawdę odpowiada. Naprawdę odpowiada. Mówię z własnego doświadczenia. Więc dalej, jeśli ktoś z was w ogóle ma jakieś pytania, zapraszam, żeby je zadawać. Możemy do nich przejść potem, jak skończę gadać o tym zwycięstwie, co nie wiem w ogóle, czy komuś to coś daje. Wiem, że ja jestem... Chciałbym wiedzieć dużo więcej na ten temat. Już gadam przez 23 minuty. Okej. Okay. Tak. Przechodzę dalej. Właściwie o tym mówiłem wcześniej. Że żeby zwyciężać, musisz uśmiercać przeciętność. I przypominam wam bardzo ciężki fragment. No ale jaki fajny. Z Apokalipsy. 3 rozdział. Tam jest napisane, znam twoje czyny, że nie jesteś zimny ani gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust. I teraz niektórzy mówią właśnie, że Bóg się chyba cieszy z wszystkiego, nawet tego najmniejszego, z tej, nawet z drapki, jak tam zdrapię parę rzeczy i takich parę zadanek sobie zrobię, ja już chyba wtedy postąpię na mojej drodze duchowej. Może się okazać, że jesteś letni. Bo ci się wydaje, że właśnie takimi rzeczami możesz...
się zajmować i że wszystko jest ok, że jakby Bóg przyjmuje twoją ofiarę. A Bóg nie przyjął ofiarę Kaina, dlatego że ona była no, mniej doskonała niż ta druga. Tak jest napisane. Więc uśmiercajmy przeciętność. Dlaczego mówię uśmiercajmy? Bo w Kolosan 3:5 Paweł mówi: uśmiercajcie w ciele waszym to, co jest przyziemne. Tam złą pożądliwość, żądzę nadmiernego posiadania. Uśmiercaj w sobie to, co jest przyziemne. Kolejna zasada i kolejne przypomnienie: zwycięstwo zawsze należy do Boga. Jest to dosłownie stwierdzone w pięknym wersecie z Księgi Przysłów 21:31. Tam jest napisane: konia należy uzbroić na dzień bitwy, ale zwycięstwo zależy od Jahwe. Co też jest piękne, bo trzeba, jakby, bo przypomina nam, że zwycięstwo zależy od Boga, ale jednocześnie ta pierwsza część tego wersetu też jest ważna, że nasze wysiłki też się liczą. Bo ostatnio wrzuciłem ten film o tym, jak liczę wszystko, co robię, każdą minutę swojego czasu, i niektórzy stwierdzili już, że jestem jakimś że kompulsywnie to robię, że jestem kimś chorobliwym, że mam obsesję na tym punkcie czy coś. No ale trzeba osiodłać konia, trzeba uzbroić konia na dzień bitwy. I kto walczy na polu bitwy? Czasem było parę takich sytuacji, czy może jedna tylko, że Izraelici przyszli na pole bitwy, a wszyscy ich wrogowie leżeli pokotem. Bo Bóg jakby zniszczył wszystkich tam, wiadomo, przez ich własne szaleństwo. Ale z reguły to ty musisz, chociaż masz błogosławieństwo od Boga, ty musisz walczyć na polu bitwy. Ty też musisz uzbroić konia swojego. Zwycięstwo należy do Pana i zależy od Pana. Ale ty masz się przygotować. Tak samo na tego live'a. Nie przyszedłem w ogóle nieprzygotowany. Pewnie mogłem być lepiej przygotowany. Jeszcze. Ale nie rzucam się, wiecie, na szerokie wody, głębokie. Kiedy Jezus mówi w ogóle o tym, że będą nas prowadzać przed sądy i że nie mamy się przejmować, co będziemy mówić, bo Duch będzie mówił za nas, to to jest być może o tej konkretnej sytuacji. Nie? Że przed sądem, jak nas postawią, i to pewnie będzie nagle, nawet nie mielibyśmy czasu, żeby się przygotować, to wtedy Bóg mówi: spokojnie. Od tego jest Duch Święty właśnie, żeby was prowadził w tej chwili, nie? Natomiast jak się możesz przygotować, to się przygotuj. Konia należy uzbroić na dzień bitwy, ale zwycięstwo zależy od Jahwe, od Pana. Druga sprawa, o której też już kiedyś mówiłem, że dyskutowałem z koleżanką odnośnie tam psychologii w Biblii i tak dalej, i ona mówiła, że Dawid wspominał swoje zwycięstwa i na tym budował swoją pewność siebie, ale te wszystkie zwycięstwa, które Dawid wymienia przed walką z Goliatem, wszystkie te zwycięstwa przypisuje Bogu, że to Pan wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wyrwie mnie także z rąk tego Filistyna. Więc Dawid każde swoje zwycięstwo, przeszłe i teraźniejsze, i przyszłe na pewno też, przypisuje Bogu. Nie? Od Boga zależy zwycięstwo, ale też on miał tą procę. Więc czynnik ludzki jest bardzo ważny. Nie? Oba te czynniki. Dobra. Czy coś chcę jeszcze zacytować? Jest jeszcze jedna ważna sprawa. W Ewangelii Jana, rozdział 16. Jezus mówi to sławne i bardzo piękne. Powiedziałem wam to,
Abyście we mnie mieli pokój, świat będzie was uciskał, lecz ufajcie, jam zwyciężył świat. Co tu jest ważne? To, że Jezus zwyciężył świat. To jest Jego zwycięstwo. Natomiast drugie, co jest ważne, to, że to jest zwycięstwo, które już się odbyło. Które już się odbyło. W przeszłości. Teraz, ja tu mówię jakieś rzeczy oczywiste, natomiast trzeba sobie o tym ciągle przypominać, bo zobaczcie, kto z was wie, bo tak się wszyscy fascynują egzorcystami. Jestem ciekawy, kto wie, co egzorcysta w ogóle mówi na egzorcyzmach? Kto wie, co mówi egzorcysta na egzorcyzmach? Czy ja mam czekać, aż ktoś odpowie? Witaj, Mikołaj. No dobra. Witam, Pawle. Kochani, egzorcysta nie rzuca jakichś dziwnych klątw. Nie mówi, wychodź tam, brudasie, czy coś. Tylko przypomina demonom, że Chrystus już je zwyciężył. Chrystus już odniósł zwycięstwo i ty, demonie, nie masz prawa przebywać w tym człowieku, ponieważ on należy do Chrystusa i chce być uwolniony w imię Jezusa Chrystusa. A ciebie, demonie, Chrystus już dawno zwyciężył na krzyżu. I to jest centrum całego zwycięstwa. I każde nasze zwycięstwo w naszym życiu jest jakby odbiciem. Tak jak księżyc odbija światło słoneczne, tak my odbijamy naszymi zwycięstwami to jedno zwycięstwo. Nie? I egzorcysta to w kółko przypomina demonowi, aż odejdzie. Czy coś wam to przypomina? Bo to jest piękne jakby odzwierciedlenie, czy może bitwa o Jerycho, chociaż tak to dziwnie nazwałem. Okrążanie Jerycha przez 7 dni. To był taki typ tego właśnie walczenia z demonami dzisiejszego. Bo Izrael nic innego nie robił, tylko okrążał Jerycho przez 7 dni. Takim, można powiedzieć, orszakiem triumfalnym, bo tam były trąby jerychońskie i tak dalej. Nic innego nie robił, tylko głosił zwycięstwo świętego Izraela, że tak powiem. Czyli zwycięstwo Boga. I po 7 dniach mury Jerycha upadły. Tak jest. Tego potrzeba też w twoim życiu. Bo jest napisane w Hebrajczyków 11:30, że upadły mury Jerycha, dzięki czemu? Dzięki wierze oblegających. Nie, że oni trochę wstrząsnęli jednak strukturami tych murów. Nie, że nie wiem, co tam innego zrobili. Dzięki wierze. A wiara z naszej strony oznacza powierzenie się Bogu i wtedy to On zwycięża, jeśli ja zwyciężam wiarą. I znowu apostoł Jan w swoim liście napisze, co on tam pisze? Chwileczkę. 1 Jana 5:4, że coś tam, że zwycięstwem. Chwileczkę. 5:4. Przykazania Jego nie są trudne. Przykazania Boże nie są trudne, ponieważ wszystko, co zrodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza. Potem mówi, że chodzi o wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Teraz wiara nasza jest tym, co zwycięża świat. To jest właśnie zwycięstwo, jakby z naszej strony. Chrystus zwyciężył wspaniale przez swoje posłuszeństwo, które zaprowadziło go na krzyż, a my zwyciężamy przez wiarę w Niego.
I to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwem, które zwyciężyło świat, wiara nasza w to, że Jezus jest Synem Bożym. Tak jest. Dlatego wyznaję Ciebie teraz, Jezu. Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś moim Panem. Dzięki Ci, Panie. Rewelacja. Kochani, wszystkiego dobrego na ten rok. Teraz możemy przejść do pytań chyba. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, bo wiem, że macie zawsze sporo i zawsze coś z tego fajnego wynika. Chyba, że się mylę. Czy nie? Pamiętajmy o tym. Bóg zwycięża. Przygotowanie nasze ludzkie też jest ważne. I uśmiercajmy przeciętność. Mówię do siebie i do wszystkich, którzy są zarażeni trochę przeciętnością. Bo są ludzie, którzy wiadomo, którzy mają dzieci, i jeszcze pracę, i jeszcze kogoś chorego w domu, starszego i tak dalej. To wy mi przetaknijcie, że przydałoby się więcej ludzi, którzy, kurczę, daliby więcej z siebie, a nie tylko zdrapywali. To jest... Nie? Dobra. Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj tak trochę inaczej, nie? I nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Czy mam raczej odpowiadać na wasze pytania? Właściwie, bo jakby mam wrażenie, że mam z wami gorszy kontakt. Jak dobrze cię znowu widzieć i słyszeć, mówi Szymon. Bardzo mi miło, Szymonie. Pozdro z Ustrzyk Dolnych, mówi Mariusz. Zachęcam do udostępnienia być może tego live'a, ponieważ wtedy będziesz miał okazję do wygrania gry planszowej. Ja nie mogę. Głos pustyni czy skarby pustyni, bardzo dziękuję za ufundowanie. Chociaż oni nie wiedzą o tym. O, Kuba mówi dobrego dla was. Nawzajem, Kuba, bardzo dziękuję. Przechodzimy do pytań. Albo powinienem zrobić tak. Czy ty masz choinkę na suficie? Nie, ale jest blisko sufitu, to się zgadza. Paweł mówi, mam pytanie, a ja mam problem z rozwinięciem pytania. Jak to jest ze zmartwychwstaniem ciała, bo to, że dusza idzie na przykład do nieba, jestem w stanie sobie wyobrazić, ale Biblia mówi też, że nasze ciała powstaną. Kiedy to będzie? Czy zaraz po śmierci? Czy po jakimś czasie? Czy będą to nasze ciała, które są pochowane w grobach? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Wiecie co? Jest mały zamęt w tej teologii, albo ja jej nie kumam do końca. Bo zmartwychwstanie ciała będzie niby podczas sądu ostatecznego. No i raczej tak będzie. Tak nawet nauczają protestanci w zgodzie z nami. Tylko, że z drugiej strony nie wiem, czy nie przeczą temu trochę objawienia czy coś, bo mówi się, że święci są w niebie, a nie ich dusze. Jakby czaicie, o co mi chodzi. Jakby tu już nie mówię o objawieniach, tylko jakby o języku używanym przez Kościół, nawet nie o doktrynie. Ale mówimy, że święci są w niebie, nie że dusze świętych. Chociaż czasem niektórzy tak mówią. Nie? Teraz ja tu nie wygłaszam żadnych sądów. nie. Nie mówię z autorytetu Kościoła. Natomiast toczą się rozmowy tego typu, jeśli się nie mylę. Nie? Natomiast oficjalna wersja jest taka, wydaje mi się, że tak, ciała powstaną podczas sądu ostatecznego. A to nie będzie problem z ciałem żaden, ponieważ nawet nie wiadomo, czy to będzie to samo, co miałeś, co leży w trumnie. To nie jest takie istotne. Moja pani profesor od dogmatyki na teologii mówiła, że... Nie, tu mówiła ona? Sklejają się dwie panie profesor, przepraszam w takim razie, jeśli się mylę. Ale mówiła, że dusza sama sobie organizuje materię. Tak jak ja teraz mam tu taką kawkę małą, chociaż o tej porze to jest ryzyko.
ale mało spałem tej nocy. Zorganizowałem sobie właśnie materię. Było trochę więcej kawy i teraz ta kawa staje się mną powoli. Zmieniam istotę tej kawy. Nie, jest trochę więcej mnie, bo więcej ważę, nie? Może biolog by jeszcze powiedział, no kawa jest w przewodzie pokarmowym. Dobra, no a kiedy kawa jest mną? Kiedy się staje mną? Nie? Dusza organizuje sobie materię i nie inaczej będzie jakby potem, nie? Przy sądzie ostatecznym. Dobra. Witaj Mikołaju, dlaczego Bóg zabił Uzzę podczas niesienia Arki Przymierza, mówi Piotr? Bo złamał prawo. Złamał prosty przepis, że nikt nie może dotykać Arki Przymierza. I teraz on to zrobił w dobrych intencjach, że przytrzymał tą Arkę Przymierza. Ale znacie takie przysłowie, chociaż go bardzo nie lubię. Że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Bez sensu. Ale zobaczcie, w tej sytuacji to jest prawda. I ta historia ma pokazać nam, całemu ludowi Bożemu na zawsze, że prawo Boże jest ważniejsze od dobrych intencji. Bo teraz wszyscy udostępniają ten artykuł, że protestancki biskup poślubił swojego partnera. Sitz, jak to się mówi po łacinie, nie pomyliłem się. Biskup protestancki poślubił partnera i arcybiskupka udzieliła im tego ślubu. Chyba niczego nie pomyliłem, nie? Nie wiem. Wszystko się nagle staje skomplikowane, nie? Jak zostawisz katolicki porządek rodziny, wszystko staje się skomplikowane nagle. Więc mogłem się pomylić. Natomiast... Czym ja to mówię? Aha. Słuchajcie, same dobre intencje. Normalnie, tak jak ten gościu przytrzymał tą Arkę Przymierza, chociaż było powiedziane, że nie wolno, nikt tego nie może dotykać, ale miał dobre intencje. No to czy nie mają dobrych intencji ci, którzy pozwalają na ślub biskupa z jego partnerem gejem? Czy to jest... Oni kochają inaczej. Nie, jakby możesz tak uważać, natomiast jednocześnie być biskupem chrześcijańskim to już jest sprzeczne wewnętrznie, bo powinieneś budować na Słowie Bożym, znać je choć trochę. W liście do Rzymian jest napisane, że ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego, jeśli będą współżyć ze sobą. Tak? W liście do Rzymian czy gdzieś indziej? Czy może w liście do Koryntian? Mężczyźni, nie ludzie. Mężczyźni. Co to za różnica? Mężczyźni, no tak. Świetnie, dziękuję tutaj mojemu zapleczu. Bartosz. Hej Mikołaju, jak połączyć twoje poprzednie rozważanie o beznadziejności pomysłów z ostatnim o planowaniu i progresie z serca? Pozdrawiam. Beznadziejności pomysłów? W sensie, że moich. Powiem ci tak. Twoje postanowienia powinny wynikać z twojego rozeznawania. I wtedy twoje pomysły tak naprawdę nie będą twoje, tylko będą pomysłami bożymi. I wtedy wszystko jest ok. Ty jesteś nadal beznadziejny, jak byłeś, ale wypełniasz wolę Bożą. Nie? Bo ja miałem niedawno tak, pomyślałem sobie, ja jestem YouTuberem. Ja powinienem być na YouTubie non-stop, dużo więcej, wtedy mnie oglądają tysiące ludzi. Przecież ile dobrego z tego wynika.
byłem bliski zrobienia jakiegoś postanowienia, że no chyba przez pół roku nigdzie nie wyjeżdżam, tylko produkuję filmy i tak dalej. Ale w duchu bardzo mi się to zaczęło nie zgadzać. Teraz dopiero mi się przypomina, że przecież dostałem proroctwo od znajomych ze wspólnoty, że będę cię posyłał w różne miejsca, tak powiedział Bóg do mnie. I to się rzeczywiście zaczęło dziać. Ale mógłbym powiedzieć, a może teraz się skończyło, bo mam rozeznanie, że jednak mam robić tylko filmy, ale okazuje się, że nie. Teraz widzisz, to mogłoby być postanowienie wypływające ze mnie. Racjonalne. I z dobrymi intencjami. Ja przecież chcę, żeby jak najwięcej ludzi miało jak najwięcej dobra ode mnie. Ale to by było ze mnie. A Bóg mówi co innego. Tak jest. Tak jest. Więc to jest moja odpowiedź. Nie wiem, czy usatysfakcjonowałem cię. Ja nie mogę ile pytań. Kacper, jak to jest z uczuciami? Czy jest możliwe, że pewne uczucia powstały na skutek grzechu pierworodnego? Bardzo ciekawe pytanie. Na przykład złość, zazdrość. Z drugiej strony złość potrafi być dobra, czy po prostu uczucia dane przez Boga zostały skażone przez grzech pierworodny i już nie są w 100% dobre? Pozdrawiam. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe pytanie, Kacper. Czy jest możliwe, że pewne uczucia powstały na skutek grzechu pierworodnego? Moja teoria jest taka. Moja. Mikołaj Kapusta. Mówi. Jak zauważyłeś, złość potrafi być dobra, chociaż trochę niefortunne wyrażenie. Gniew może być dobry. Bo złość nie bez przyczyny w słowie złość jest zło. Taki jest trzon. Gniew może być dobry. Dlatego Jezus się gniewa w świątyni, wykopuje wszystkich. I to jest dobre. Jezus, przepraszam, Bóg mówi też do Izraela, ja jestem Bogiem zazdrosnym. What? To jest dobra zazdrość. I teraz, to jest bardzo dobre pytanie, bo pasuje do tego poprzedniego. Musisz badać, co wychodzi z ciebie, a co wychodzi jakby z ducha, czyli z Boga w tobie. Bo uczucia mogą mieć też te dwa różne źródła. Tak jak święty Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi nad waszym gniewem. Jeśli się na kogoś pogniewasz, zwrócisz mu uwagę i to będzie jakby uzasadnione, to bardzo dobrze, jeśli to zrobisz łagodnie. Natomiast jeśli słońce zachodzi i wschodzi z powrotem i ty nadal się gniewasz, a potem zachodzi i potem z powrotem wschodzi i ty nadal się gniewasz, to to już jest raczej z ciebie i to już jest grzech. Smutek może być dobrym uczuciem. Uwaga, szczęśliwi, którzy się smucą. Błogosławieni, którzy się smucą, inne tłumaczenie, bo będą pocieszeni. Ale trzeba być smutnym czasem, bo to jest konstytucja królestwa, jak to niektórzy mówią. Bardzo ważne kazanie na górze, od tych słów się prawie że zaczyna, tak? Mateusza 5:4. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. To jest dobry smutek. Natomiast może być też smutek, który wypływa nie z Boga, nie z ducha twojego, tylko z ciebie samego. Smutek, który jest spowodowany tym, że ty coś straciłeś. Bo niektórzy, nie wiem, czy tak daleko można by iść w tej interpretacji, ale niektórzy mówią, Jezus zapłakał nad tym, nad Łazarzem. I niektórzy, i tam tak jest napisane, że tak inni powiedzieli o nim, tak bardzo go kochał, że zapłakał nad Łazarzem.
Ale niektórzy mówią, Jezus nie płakał ze względu na Łazarza, bo to by było dziwne, ponieważ Jezus wiedział, że on za chwilę wyjdzie z grobu. Więc no na pewien sposób byłoby to rzeczywiście dziwne, żeby Jezus płakał, wiedząc, że Łazarz zaraz będzie żywy. Niektórzy mówią, z tego powodu najprawdopodobniej Jezus płakał, bo widział niewiarę ludzi, którzy byli dookoła. Uważam, że to jest prawdopodobne, ponieważ to byłby smutek właśnie, płacz, który wypływa nie z tego, że ja coś straciłem, mojego przyjaciela, który teraz nie żyje, to byłby smutek, który wypływa z jakby... z miłości do innych. Mi jest smutno, że ci ludzie, którzy są tutaj dookoła, nie mają wiary. Oni są tak naprawdę umarłymi w tej sytuacji. Bo Jezus mówi, w jednym momencie mówi o śmierci fizycznej, mówi, ta dziewczynka tylko śpi spokojnie. Zaraz ją obudzimy. Jak śpi? Przecież umarła. I w pewnym momencie Jezus mówi... Znaczy, nie mówi dokładnie tak, ale zgadza się z nimi. Tak, wiem, że umarła, no. Ale zaraz, zaraz ją wrócimy do życia, nie? Ale jakby sugeruje, że śmierć fizyczna nie jest tak ważna. Ważniejsza jest dużo bardziej brutalna, szkodliwa śmierć duchowa. To jest prawdziwa śmierć. I nad kim Jezus, mając takie spojrzenie na rzeczywistość, że tu dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Nad kim tak naprawdę zapłakał, kiedy zaraz miał wskrzesić Łazarza, który tylko umarł fizycznie, a wokół niego była masa ludzi, która nie wierzyła i potrzebowała cudu, żeby uwierzyć. A szczęśliwi są właśnie ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli nic. Nie? I szczęśliwy jest Jezus, bo się smuci, ale nie ze względu na umarłego fizycznie, tylko ze względu na tych, którzy nie mają wiary. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobna interpretacja tego tekstu. Bardzo się dla mnie trzyma kupy. Nie? Teraz na co ja odpowiedziałem? Nie mam pojęcia. Aha. Są złe uczucia, te, które wypływają z ciała. Tak jak jest strach. Chociaż trudno mi znaleźć jakiś dobry strach. No nie, no może być dobry strach. Jezus mówi, pokażę wam, kogo macie się bać, tak? Tego, który ma moc wrzucić was do piekła. Tego się macie bać. To jest dobry strach. Kiedyś, bo ja jestem abstynentem, nie piję w ogóle alkoholu. I jakiś kolega mi kiedyś tak do mnie powiedział, co, boisz się? Taki kolega ze wspólnoty w ogóle. Boisz się? I mnie wtedy zamurowało. A dzisiaj bym powiedział, no bo byłem, wiadomo, młodym chłopakiem i co, boję się? No nie, no nie boję się. Wielu ludzi tak prawie zginęło. Mężczyzn oczywiście. Co, ja nie zrobię? Ja się nie boję. Ale dzisiaj bym mu odpowiedział, jakby się mnie zapytał, co, boisz się sobie golnąć? Bo teraz powiem tak. Boję się. Bo widzę, co ten alkohol robi w życiu innych i boję się też wszystkich momentów, w których będę musiał decydować. Dobra, tylko tego. Dalej już nie. Więc już nie wypiję. A może jednak? Nie. Teraz boję się siebie w tym momencie, nie? Boję się tych decyzji, które mogę trochę za dużo, raz do smaku, potem na drugą nogę i potem chyba wypiję trzeci, ale czwartego... Już przestałem liczyć potem. Miałem na Sylwestrze, tu było 50 osób. Co tu się działo, to jest po prostu maniana. Ale była dziewczyna i powiedziała, słuchaj, ja wypiłam tylko trzy tam, coś tam. A ja mówię, a potem przestałaś liczyć, tak? Ja nie wiem jak to jest, bo ja nigdy nie piłem alkoholu. Nie, natomiast takie mam podejście. Tak, boję się. To jest dobry strach. Ale potem przeczytacie u Jana... Co przeczytacie? Że w miłości nie ma bojaźni. Ponieważ doskonała miłość usuwa bojaźń.
ponieważ bojaźń powstaje z powodu kary, a kto się boi, nie kocha doskonale. Więc jest dobry strach, pokażę wam, kogo macie się bać, ale jest też zły strach. W miłości nie ma bojaźni. I w niektórych z was interesowała książka ode mnie. Będziesz pisał książkę, czy nie? Nie wiem, czy napiszę książkę, ale zacząłem pisać. Nie wiem, czy to skończę, ale zacząłem i teraz dlaczego nie mówię w tym momencie, ponieważ to, co wam przed chwilą pokazałem, to jest jakby meritum tego, o czym będzie ta książka. Nie wiem, jak mi pójdzie. Mam 1,5% napisane, bo podzieliłem liczbę słów przez liczbę słów w przeciętnej książce, bo ktoś napisał w internecie, że to jest 90 tysięcy słów w polskiej książce. No to już mam 1,5%. Jeśli mam wypuścić... Jeśli mam wypuścić przeciętną książkę. Bo nie chciałem pisać książki, dopóki nie zmądrzeję, ale pewien kolega raper mi powiedział, słuchaj, już pewien raper w Polsce napisał książkę. To każdy może napisać książkę. Z całym szacunkiem dla raperów. Po prostu to był taki raper z niższej półki czy coś, nie wiem. Kończę temat. Przepraszam bardzo wszystkich. Magda mówi, może się mylę, ale uczucia i emocje nie mają wartości moralnej. Nie są ani dobre, ani złe. To, co z nimi zrobimy, już podlega takiej ocenie, ale nie same uczucia i emocje. I tu właśnie raczej się nie zgadzam. Możecie się gniewać, ale nie grzeszcie. Aha, tylko że ty mówisz właśnie, że to nie jest złe, jeśli się gniewasz, natomiast jeśli właśnie chodzi ci o to, że właśnie musisz przerwać ten gniew, tak? Nie do końca się zgodzę. Ponieważ uczucia wypływają z mojego sposobu myślenia. I teraz to jest mój spór z moim tatą. Odwieczny. Że jedziemy samochodem i tata się strasznie na kogoś denerwuje. Jak mnie słucha teraz. Jedzie samochodem i się denerwuje. I ja mówię, czemu się tak denerwujesz? A tata mówi, ja po prostu to z siebie wyrzucam i wtedy tak się rozluźniam. A ja wtedy mówię, nie, ale czemu się denerwujesz? Jakby po angielsku się mówi in the first place. Czyli w ogóle czemu się denerwujesz? I teraz to jest mój spór z tatą i pewnie z wami też teraz będzie taki. Bo wiem, że wielu tak myśli. Przecież ja nie mam wpływu na swoje uczucia. Ja jeżdżę samochodem, czasem się zdenerwuję, tak? Bo czasem są takie sytuacje, że przepraszam, raz mi stanął pan na zielonym, nie? Niecodzienna, kurka, sytuacja, że jedziesz sobie nagle... To nie tak, że się zapaliło zielone, czy coś, mu się coś pomerdało. Nie, zielone się paliło non-stop i nagle koleś... Stanę sobie tu na zielonym. Nie wiem czemu, coś mi się pomerdało nagle. To trochę się zdenerwowałem, no bo coś się mogło stać, jeszcze na mnie trąbili, bo próbowałem coś wyminąć. Wiadomo, jakie są sytuacje. Ale bardzo rzadko się denerwuję. Bo jakby nie mam takiego sposobu myślenia, żeby się denerwować. Więc myślę, że można... Tak jak Maryja jest uchowana od grzechu, jeszcze zanim grzech w ogóle miał okazję powstać, to tak myślę, że możemy zapobiec jakimś negatywnym uczuciom. To nie jest tak, że nie masz wpływu na swoje uczucia i one się pojawiają nagle i dopiero wtedy możesz decydować, co z nimi zrobisz. Tak może być na początku twojego nawrócenia. Ale potem jak kształtujesz swoje myślenie, to ono wpływa też na twoje emocje, na uczucia, które się pojawiają. Takie jest moje podejście. Wiem, że wielu się ze mną nie zgodzi. Ale myślę, że tak jest. Jadę na sam dół komentarzy.
Katarzyna mówi, no tak, nas tak właśnie uczą na studiach, jeśli dziecko mówi, że jest na kogoś złe, to trzeba mu odpowiadać, ok, rozumiem, że w tej sytuacji możesz czuć się zdenerwowany. Możemy o tym porozmawiać i ustalić, co w tej sytuacji zrobić. No ja wiem, to jest z tej książki Gordona, której nie lubię, uważam, że jest beznadziejna. Dziecku powinno się właśnie biblijną naukę przedstawiać. Albo powiedzieć, dobra, rozumiem, że się w tej sytuacji denerwujesz, natomiast twoje zdenerwowanie wypływa z twojej cielesności. Jeśli się denerwujesz na to, że ten prezent nie jest dla ciebie, tylko dla twojej siostry, to dlatego, że trochę jesteś chciwy, no. A Gordon powie, tak, bo to chyba Gordon napisał tą książkę tam psychologiczną. Gordon powie, właśnie powiedz dziecku, rozumiem, że możesz się tak czuć w tej sytuacji. Nie, ja nie rozumiem. Znaczy rozumiem, bo jesteś dzieckiem, ale powinieneś się nawracać z tego i ja powinienem ci to powiedzieć, a nie odbijać twoje komunikaty jak paletką. Ptink, ptink, ptink. Coś się nauczyłeś? Nie, po prostu się dowiedziałeś, jak się sam czujesz, bo ja ci powiedziałem, jak się czujesz. I ty powiedziałeś, tak, tak się czuję. Okej, okay, fajnie. Dobra, ja wiem. Może być to oglądał mój kolega Tomasz. Przepraszam. Z nim też miałem dyskusję. Kolega po psychologii. Pozdrawiam was, jeśli oglądacie, i waszego wspaniałego synka Dominika, który na zdjęciu robi tak. A jest niemowlakiem. Więc ma talent. To, że Jezus zapłakał, ma może związek z tym, że miał też ludzką naturę, mówi Piotr. Może tak. To jest bardzo możliwe, że on zapłakał z powodu tego Łazarza, no. Chociaż trochę to jest dziwne jednak. Przyznacie. O dziewczynce powiedział, ona nie umarła, tylko śpi. Nie ma problemu, nie? Czemu z Łazarzem byłby nagle problem? Bo był jego znajomym? Może tak. Ale nie wydaje mi się. Nie wiem. Dobra, są jakieś dziwne komentarze krótkie. Gadacie między sobą czy coś? Chyba tak. Kochani, dobra. Dobra, szukam jakichś innych pytań. Jest możliwość. Szukam pytań. Zamknąłem się na chwilę, w końcu. Przekonujecie kogoś, żeby czytał czy słuchał Pismo Święte. Fajnie. Zachęcam też. Łukasz, jeżeli mogę. Sam do niedawna myślałem i może nadal myślę, czy Pan Bóg powołał mnie do służenia w klerze czy małżeństwie. Uważaj na to słowo. Przepraszam. Poprzez miłość, którą czuję do ludzi, stwierdzam, że do małżeństwa, nie do bycia duchownym. Spoglądam na jakąś kobietę i myślę, może to ta, ale wiem, że kiedy to będzie ta, oboje z nią będziemy o tym wiedzieli. Według jednego z filmów religijnych święty Józef powiedział do Maryi, że pokochał ją od pierwszego wejrzenia i mam nadzieję, że w moim przypadku tak będzie. Stąd moja mała podpowiedź dla ciebie. Jeżeli patrzysz na kobiety i resztę ludzi jak na siostry i braci i twoje myśli biegną ku temu, żeby przybrać habit czy sutannę, bo chcesz w ten sposób złożyć Bogu największą ofiarę, to zrób to. Oczywiście ty powinieneś o tym wiedzieć najlepiej. Powodzenia. Łukaszu, ty odpowiadasz komuś? Bo w ogóle nie wiem, co to za sytuacja. Natomiast z tego, co ja słyszałem, nie wiem, czy to jest procedura w każdym seminarium, może tylko w niektórych, tych lepszych, ale słyszałem, że się pytają w seminariach, czy byłeś kiedyś zakochany. Jak nie byłeś, to cię wywalają. Znaczy nie wiem, czy aż tak bardzo. Natomiast wiecie, czy są ludzie jakoś aseksualni? Na pewno są. Ale jakby wiem, że seminaria cenią sobie mężczyzn, którzy wiedzą, co to znaczy być zakochanym, byli już kiedyś zakochani i wiedzą, czego się wyrzekają dokładnie, składając śluby, tak, czystości.
O, tradycjonalista chyba, tak? Czy nie? Kuba pyta, czy z Boga może pochodzić łamanie norm liturgicznych przez charyzmatyków? Nie odpowiadaj, że tradycjonaliści też robią rzeczy niepochodzące od Boga. PS, lubię ciebie i wszystkich charyzmatyków. Bracie. O, matko. Nie wiem, dla mnie to jest tak nieistotna sprawa. Przepraszam za to, ale jest to dla mnie kompletnie nieistotne. Jeśli jakby myślę, że idę razem z Kościołem, mając nawet takie podejście, bo gdyby to było naprawdę wielkie halo, że ktoś sobie czasem zagra na gitarze podczas mszy, to biskupi by egzekwowali te przepisy bardziej restrykcyjnie, czy jak to nazwać? Brutalnie. A tego nie robią, no. Więc to chyba nie jest aż tak duże halo, jak ktoś nie przestrzega przepisów liturgicznych. Nie, i tyle. Bo tam chyba też jest nawet napisane, że... Że szafarz może rozdawać komunię tylko w jakimś, tak, w wyjątkowych przypadkach. Nawet taki jest chyba zapis. I się tradycjonaliści burzą, że przecież nie było nadzwyczajnej sytuacji. Ksiądz jest na nogach, tak? Ja nie mogę, dajcie żyć. Nie wiem. To są dla mnie tematy, których ja nie rozumiem. Może jestem jedyny, proszę mnie wybaczyć. Adam, witam, mam pytanie, czy słyszałeś o Trzecim Testamencie? Tak, właśnie zacząłem pisać. Taki słaby żart, nie słyszałem o Trzecim Testamencie. Mam nadzieję, że dożyję momentu, w którym się zacznie, bo rozumiem, że to będzie sąd ostateczny czy coś, nie wiem, taka refleksja wspaniała. Kiedyś słyszałem, że ponoć dobrze obrócić złość i gniew w kierunku dobrego działania. Czyli na przykład jesteś zły, zdenerwowany, idź cieszyć, pracować itp. Czyli jakby złość i gniew można wykorzystać w dobrym kierunku. Jednak mi się wydaje, że to nie ma sensu, bo przez złość i gniew często tracimy kontrolę nad sobą. Nie wiem, to jest bardzo dziwna koncepcja dla mnie. I no, przepraszam za odniesienie, ale to mi przypomina myślenie z Biblii Szatana. Bo tam LaVey, który napisał o Biblii Szatana, przekonuje, że chciwość to jest właściwie dobra rzecz. No bo chcesz więcej. Po prostu. To jakby popycha rozwój ludzkości do przodu, gospodarkę. Po prostu chcesz więcej. Chcesz dla siebie, dla swojego bezpieczeństwa, ale też swojej rodziny. Chciwość jest właściwie dobra. Nie? Także to jest myślenie satanistyczne. Że można obracać złe uczucia, jak złość nawet, w jakieś dobre. Nie podoba mi się to. Wolę się pozbyć wszystkich złych rzeczy, a nie obracać je na dobre. Co to jest? Co sądzisz o odkrytych Ewangeliach Magdaleny, Judasza i innych? Nie wiem, masz jeszcze jakieś? Kocha. Przepraszam, Adam. Ja lubię mieć źródła najbardziej wiarygodne. Więc jeśli jest Ewangelia Jana i jest dużo manuskryptów Ewangelii Jana i one się ze sobą zgadzają i one powstały dosyć, wiesz, ja wiem, że Ewangelia Jana powstała około 100 roku i wiem, że się wywodzi z jakiejś tam środowiska, w którym był Jan. Lubię takie źródło, lubię, a nie takie źródło, które napisał Judasz tam kilkaset lat potem, jak zmarł. Może chcesz takie rzeczy czytać? Nie wiem. Ja ostatnio mam takie postanowienie, nie, znaczy postanowienie. Próbuję, bo to jest
Kosmos. Próbuję pytać, czy czytać jedną książkę tygodniowo. Wiecie, problem jest taki, że właśnie chciałbyś przeczytać wszystkie książki na świecie, a ich jest takie... Taki jest wysyp książek na całym świecie, jest ich takie multum, że nie dasz rady. I teraz to trudność polega na tym, żeby wybrać dobre książki dla ciebie do przeczytania. Dlatego robię jakąś selekcję. Może kiedyś przeczytam Ewangelię Judasza, ale nawet jej nie czytałem, bracie. Może gdyby powstała kilkaset lat wcześniej, może by miała dla mnie jakieś znaczenie. Co powiesz o perfekcjonizmie, mówi Daniel. Trzeba się wystrzegać. Teraz próbuję sobie przypomnieć jakiś fragment biblijny, który by o tym mówił, ale trudno mi sobie coś przypomnieć na ten temat. Perfekcjonizm. Święty Paweł w pewnym momencie pisze: może wam coś za mocno napisałem, ale ten smutek jakby was jakby poprowadził ku dobremu, coś takiego. Czy dobrze przeżyliście ten smutek? Wykorzystaliście go jakby ku nawróceniu. Jak tam jest dokładnie napisane, nie pamiętam. Gdzie to było, też nie pamiętam. Może w drugim liście do Koryntian, czy co? Nie. W każdym razie jest taki moment, w którym Paweł napisał, może wam znam, za mocno napisałem. Mam wrażenie, że Paweł nie był perfekcjonistą odnośnie swoich listów. Bo czytam teraz komentarz do listu do Rzymian. I tam jest napisane, że te niektóre argumentacje są takie dziwne. Nie. Może dlatego, że one były robione tak trochę na prędce. Paweł nie był chyba perfekcjonistą. Bo to był list do Hebrajczyków chyba, czy który jest tak niesamowicie zbudowany, ma taką strukturę, że tam jakby, że środkowy do Hebrajczyków. Niesamowita kompozycja. W liście do Hebrajczyków. To napisał perfekcjonista prawdopodobnie. Albo po prostu się przyłożyli, nie? Święty Paweł nie był perfekcjonistą. Niektórzy sądzą, że on był autorem listu do Hebrajczyków. Nie wiadomo. Większość uważa, że nie. Więc trzeba unikać perfekcjonizmu na pewno, bo to jest niepotrzebne. Za dużo energii marnujesz, żeby coś było idealne. Gdybym ja był perfekcjonistą, nigdy bym nie zrobił live'a. Ciągle zapominam, co ja mówiłem. Jestem zmęczony o tej porze, zwłaszcza, że słabo spałem. Nie wypowiadam się zbyt dobrze, nie mam zbyt dużo wiedzy. Ale jakoś przychodzi stuwa osób, setka osób i później chcą to oglądać, jakby potem... Jest jakaś wartość w tym dla innych ludzi. I nie jest to idealne, ale jest. I jak mówi biskup Ryś, ksiądz biskup Ryś, idziemy z tym, co mamy. Podoba mi się to powiedzenie. Agnieszka, jakie powinno być poczucie humoru chrześcijanina, kiedy żarty są odpowiednie, a kiedy nie? Jak to rozeznać? Przede wszystkim żarty chrześcijanina nie powinny być nieprzyzwoite. Paweł mówi o bezwstydzie i o tym, że takie rzeczy, Efezjan, list do Efezjan, rozdział 5, podobnie bezwstyd, nie, jeszcze werset wcześniej. A nierząd, wszelka nieczystość czy chciwość niechaj nie będą nawet wspominane wśród was, bo tak przystoi świętym. Podobnie bezwstyd, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty nie przystoją wam, oddajcie się raczej modlitwie dziękczynnej. Więc nawet nie powinno być mowy o nieczystości wśród was i nieprzyzwoite żarty nie powinny się pojawiać, więc na pewno takie.
I z własnego doświadczenia, z własnych obserwacji uważam też, że ludzie za bardzo rzucają takimi, wiecie, takimi negatywnymi żartami, jak to się mówi, kto się czubi, ten się lubi i coś tam. Końskie zaloty to tam jeszcze rozumiem, ale to, że twój najlepszy przyjaciel to ten, który najbardziej z ciebie żartuje w taki brutalny sposób, z tym się nie zgadzam. Bo widziałem ludzi, którzy niby są w takim środowisku, że on żartuje z nich i oni z niego, ale on ma tego wewnętrznie dosyć i widać to. Była taka osoba, którą jak zobaczyłem, że wszyscy się tak z niej śmieją, ale ona też im dogryza i oni tak dogryzają sobie nawzajem. Ja sobie postanowiłem, że będę tej osobie tylko i wyłącznie błogosławił. I ten człowiek był szczęśliwy, przeszczęśliwy z interakcji, które ja miałem z nim. Bo to były niby żarty, żarciki między nimi, ale on już cierpiał z ich powodu. Ale nie mógł tego pokazać im. Jak jesteś gruby i się z ciebie śmieją, że jesteś gruby, musisz się też śmiać, że jesteś gruby. To jest najlepsza linia obrony. I nie możesz im pokazać, że jesteś słaby. To jest pewnie prawda. Nie? Natomiast jeśli jesteś tym, który się śmieje z kogoś tam, stara się mu dogryzać, przestań. Nie. Polecam robić to, co ja właśnie zrobiłem w tamtym momencie, czyli postanowiłem sobie, że będę temu człowiekowi tylko i wyłącznie błogosławił i on był przeszczęśliwy z każdej interakcji, którą miałem z nim. Widać było, że przez to, jak reagował na to, co mówiłem o nim i do niego, widać, że bardzo cierpiał z powodu tamtych dowcipów. Także dziękuję ci, Agnieszka, za to pytanie. Bartolomeo, Mikuś, spojrzałbyś na moje wcześniejsze pytanie? Zadałem je dwukrotnie, ale jak chcesz, to zadam po raz trzeci. Zadaj po raz trzeci, Bartolomeo, i nie mów już do mnie, Mikuś. Mów do mnie, Mordołaj. Mordołaj trzeci. Tak, bo dzisiaj święto sześciu króli. Sześciu króli. Michał pyta, kredyt na mieszkanie sprawa wyłącznie do rozsądzenia pod kątem analizy ekonomicznej, czy może być ewentualnym zagrożeniem poprzez przywiązanie do spraw tego świata? Michał, sam się nad tym zastanawiam, w ogóle w tym momencie nie kupuj mieszkania jakby co na górce. Tak? Jest górka chyba teraz. Nie kupuj mieszkania teraz, bracie Michał! Michał, to jest moja analiza ekonomiczna. Se zawiążesz pętlę na szyję, bracie. Fajna ta korona w ogóle jest. Przywiązanie do spraw tego świata. Przywiązanie do spraw tego świata. Myślę, że to jest pomieszanie wątków. Jeśli weźmiesz kredyt na dom, w naszej sytuacji obecnej jest to chyba konieczne. Na dom czy na mieszkanie. I to nie ma raczej związku z przywiązaniem do spraw tego świata. Możesz mieć kredyt, możesz mieć rodzinę, pracę, możesz inwestować swoje pieniądze i jednocześnie wyrzec się wszystkiego, czyli czuć się nie jak właściciel rzeczy, które posiadasz, tylko jak zarządca. Bo każdy z nas jest trochę takim Józefem egipskim. I zarządzamy tym, co nam Pan Bóg dał. Takie powinniśmy mieć podejście. Nie? Także łączysz trochę dwa różne wątki. Nie? Także myśl pod kątem analizy ekonomicznej, jak to powiedziałeś, tak, żeby jak najlepiej było dla twojej rodziny. Bo jesteś powołany do tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo tej rodziny. O matko, ludzie. Polski inkwizytor pyta, pochwalony, kto?
Co, że ja? Nie wiem. Słyszałeś, że Zieliński znów wkurzył niektórych katolików przez słowa o ekumenizmie szczęśliwego nowego roku? Nie słyszałem. Widziałem miniaturkę jego filmiku, zapomniałem obejrzeć, no. Bo jestem ciekawy, co tam powiedział. Zwłaszcza, że w końcu w jakiejś kuchni. Siedzi. To mi się podoba. Filmiki w kuchni powinni wszyscy robić. Nie tylko Makłowicz. Chodzi o to, że ja lubię takie filmiki na luzie, a nie jak tam Marcin siedzi, bo go posadzili na najładniejszej kanapie w parku. Czy tam przy kanapie, w sensie tam z tyłu gdzieś tam na podwórku. Żartuję sobie, nieważne. Nie wiem, co powiedział i nie wiem, kogo wkurzył. No, zdziwiłbym się, gdyby nikogo nie wkurzył, nie? Teraz błagam was, bo niektórzy piszą: ty bronisz Marcina Zielińskiego. Może taka muzyczka na rozluźnienie tematu. Nie, denerwuje mnie. Niektórzy mówią: ty bronisz Marcina. A niektórzy mówią: ty atakujesz Marcina, kochani. Myślałem, że to było maksymalnie jasne, kiedy tłumaczyłem, że są kwestie, z którymi się zgadzam i są kwestie, z którymi się nie zgadzam. Bo manifestacje są bardzo dziwne w Bethel Church i ja od niego stronię i nigdy bym tam chyba nie pojechał, chyba że jako wielki sceptyk, żeby tam zajrzeć w ten sposób, z taką miną dokładnie. A niektórzy tacy jak właśnie Marcin Zieliński, albo co niektórzy nie wiedzą, ksiądz chwileczkę, Chmielewski? Ksiądz Chmielewski, tak? Chmielewski? Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Ksiądz Chmielewski też był w Bethel Church, jest jeden artykuł o tym, wywiad z księdzem Chmielewskim. Dominikiem Chmielewskim. Jest wywiad, ja mówię, no tam w Bethel Church, rewelacja. Nie? Także, kochani, no są, jest różnie, no co mam powiedzieć. I dlaczego ja w ogóle o tym powiedziałem? W tym Bethel Church? Aha, bo ja mówiłem, że są niepokojące te manifestacje, ale po drugie, podejście Marcina Zielińskiego do uzdrowień i do wskrzeszania jest biblijne. Użyłem sformułowania, że wszystko inne, co on mówi, jest z tym wszystko w porządku. Zgadzam się, że było to trochę niefortunne, to co powiedziałem. Bo podobno Marcin też naucza, ale czy to jest prawda? Że jeśli nie zostałeś uzdrowiony, to brakowało tobie wiary do tego. Musisz mieć wiarę, żeby być uzdrowionym. I jeśli nie zostałeś uzdrowiony, to dlatego, że nie miałeś wiary. I teraz, czy to jest prawda? Być może to może być prawda, natomiast nie powinniśmy nigdy mówić ludziom, że nie zostali uzdrowieni, ponieważ nie mają wiary. Dlaczego to może być prawda? Ponieważ święty Paweł chyba w Dziejach Apostolskich spojrzał na kogoś i jest napisane, że stwierdził, że ten człowiek ma dosyć wiary, żeby być uzdrowionym. Teraz, jaka jest wielka łaska dana Pawłowi, bo to chyba był Paweł, nie Piotr. Łaska niesamowita, że on potrafił spojrzeć na człowieka i to dostrzec. To jest łaska, której być może nie ma Marcin i ktoś, ludzie być może z otoczenia Marcina. I oni modlą się za człowieka, on nie zostaje uzdrowiony i oni... Fajnie by było, gdyby mieli to rozeznanie wcześniej, ale trudno jest o takie rozeznanie. Więc oni pewnie tej osobie, za którą się modlili, mówią: no, pewnie jest taka możliwość, że trochę tobie zabrakło wiary, nie? I mają rację, ale moim zdaniem, możemy dyskutować, moim zdaniem nie powinni tego mówić. Bo też nigdy nie widziałem żadnych, nie było żadnych nagrań, żeby Marcin mówił coś takiego.
Ale możliwe, że mówi coś takiego, no bo to się zdarza wśród charyzmatyków, że mówią takie rzeczy, nie? Co powinniśmy mówić, co powinno być powszechnym nauczaniem, to sytuacja z Ewangelii Marka, rozdział 9, gdzie apostołowie nie mogą uzdrowić epileptyka i Jezus mówi, no tak, bo epileptyk ma za mało wiary. W ogóle nie ma takiej sytuacji, jest odwrotna. Jezus mówi, niedowiarkowie, mówi o apostołach. Ile mam was jeszcze znosić? Dajcie mi go tutaj. Teraz problemem, jeśli Jezus wyjawia problem, że ktoś nie został uzdrowiony, to nigdy, to właściwie jest tylko jedna ta sytuacja, tak? I on mówi, problemem jest brak wiary u tych, którzy się modlą za chorego, a nie u samego chorego. Także nie ma dowodów, bo ja nie widziałem, żeby ktoś od Marcina czy sam Marcin nauczał w ten sposób. Ale jeśli tak naucza, to nie powinien. Tak, rozumiecie już sytuację. Trzeba mówić, jeśli ktoś nie zostaje uzdrowiony. Przepraszam, pewnie mam za mało wiary. Bierzesz całą winę na siebie. Bo tylko o tym mówi Biblia. Biblia też mówi, że święty Paweł, nie? Dostrzegł, że ktoś ma dosyć wiary, żeby być uzdrowionym. Ale tego się nie powinno mówić o sobie. Że nie została uzdrowiona ze względu na brak swojej wiary. Do której live ktoś się spytał? No powinniśmy już kończyć, no bo już półtorej godziny tu siedzę, ale bardzo dobrze nam idzie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Wiecie, to jest pierwszy live w tym roku. Puszczam muzykę. Bardzo kiepski obraz dzisiaj. Co jest? Nie wiem. Może mam słabe połączenie. Ale nagrywam komórką obraz. Więc chyba wrzucę na YouTube'a z tej komórki. Mariusz mówi, jakby cytuję, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, wstań. Właśnie. Nie wiarę paralityka, tylko wiarę ludzi, którzy go spuścili z dachu, z sufitu. Czasem oczywiście Jezus mówił, twoja wiara cię uzdrowiła. Ale chyba nigdy nie powiedział do osoby, nie zostałeś uzdrowiona, bo nie masz wiary. Czy może ja nie pamiętam takiej sytuacji po prostu? Zawsze uzdrawią. Nie znam sytuacji, by Marcin tak mówił. No właśnie. W tym wersecie, co mówisz o apostołkach, to nie chodziło o brak wiary, tylko niewiarę w to, że mogą tego dokonać. Kamil. Wiadomo, chyba. Przepraszam, że przewróciłem oczyma. Nie wiem, komu odpisuję. Jak to jest z obcowaniem świętych? Pyta Bartolomeo. Chodzi mi o sytuację, kiedy ktoś twierdzi, że odwiedza go zmarły lub śni mu się osoba zmarła. Wiele razy słyszałem o swoich bliskich, o takiej sytuacji, na przykład kiedy moja zmarła siostra odwiedziła moją mamę. Chodzi mi o to, że Jezus w przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu powiedział, że nie ma kontaktu ze zmarłymi. Pozdrawiam. Bartolomeo, myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Nie ma kontaktu ze zmarłymi. Ja wiem, że są jakieś sytuacje, jakieś, że do kogoś przychodzą jakieś dusze czyśćcowe czy coś, no wiadomo, Faustyna nawet. Ale Pismo Święte zabrania jakby wywoływania duchów i teraz ja nie mówię, że Faustyna wywoływała duchy. Tylko żeby się nie fascynować tą rzeczywistością.
I żeby, nie wiem, nie reagować na te sny czy coś, jeśli ktoś uważa, że trzeba w takim razie zamówić mszę świętą za takiego zmarłego, myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Nie, natomiast naprawdę nie fascynujmy się takimi wydarzeniami. Bo tak jak mówisz, Abraham powiedział do bogacza, który był w piekle, że ludzie na ziemi mają prawo i proroków i ich mają słuchać, i mówi, nie, nikt z tamtej strony, tak, czyli jakby z nieba, z łona Abrahama, nie pójdzie do żywych. Nikt z umarłych nie pójdzie do żywych. I teraz, czy Jezus opowiedziałby taką przypowieść, gdyby ten system był nieprawdziwy, gdybyśmy my mogli złe wnioski z tego wyciągnąć? Bo mi się wydaje, że nie. Ale może mam złe myślenie. Nie kończmy, mówi Ola. No to Ola, to zadawaj dobre pytania. Masz, Mikołaj, do posłuchania. Nie wiem, jakiś link. Mikołaj, w zimie też stajesz o 6:00, co zamiast skoków w jezioro? Ostatnio mam rozwalony zegar biologiczny, i nawet nie ze względu na Sylwestra, tylko zaraz potem chciałem wstawić film w pierwszy czwartek tego roku, bo marzy mi się wstawiać filmy w czwartki, w niedzielę robić live'y i być może te live'y po zmontowaniu wrzucać we wtorki jeszcze na YouTube'a. Dlatego musiałem do nocy chyba czekać, aż się wyeksportuje film, i wtedy o 3:00 w nocy go zapuściłem, żeby się wrzucał na YouTube'a. Bo mam dosyć powolny internet i tak dalej. Także jestem kompletnie wybity z rytmu teraz. Anna mówi, Marcin Zieliński nie kryje się, że był w Bethel Church, jaki dostał namaszczenie od samych guru, bo inaczej nie można ich nazwać. Anno, Marcin Zieliński wiele razy mówił, i jeszcze za niego inni mówili, którzy go znają, że on nie dostał namaszczenia w Bethel Church. Więc nie wiem, czy mówi, że nie kryje się, że on tam dostał namaszczenie. On temu wielokrotnie zaprzecza. I teraz ja wiem, że się toczy dyskusja, że on zaprzecza, a i tak dostał. No i dyskutujmy o tym, bo rzeczywiście protestanci inaczej rozumieją namaszczenie niż my. Bo my rozumiemy w bardziej jakiś sakramentalny sposób, a protestantom się trochę wydaje, że przez sam dotyk przychodzi jakby moc Boża na drugiego człowieka. Dlatego, nie wiem, czy widzieliście takie rzeczy, ale są tak zwane fire tunnels. Fire tunnels, czyli tunele ogniowe, tłumacząc dosłownie, gdzie się ustawiają dwa rządki ludzi i przez ten rządek przechodzi, albo w ogóle najlepiej może przebiec nawet osoba. Więc tam nie do końca, jakby nie ma mowy o modlitwie nad tą osobą, tylko te osoby, które stoją w tych rządkach, dotykają tej osoby. Czemu dotykają? Żeby się pomodlić? No, trudno, żebym się za ciebie pomodlił w tej sekundzie, co przebiegłeś. Czy przebiegłaś. Oni dotykają, bo uważają, że przez sam ten dotyk jakoś przychodzi moc Boża na drugiego człowieka. I jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy kilka tygodni temu zobaczyłem to w Polsce. Bo byłem w Czerwińsku nad Wisłą i tam mnie zaprosiła jakaś inna wspólnota, żeby tam coś pomóc. Pierwsze moje zdziwienie, matko jedyna, fire tunnel w Polsce. Jestem w szoku. Nawet nie wiesz, jakie rzeczy są w Polsce już. Drugie moje zdziwienie, jakoś im się udało to zrobić na spokojnie. Bo normalnie, jak sobie wpiszecie fire tunnel na YouTube'a, to ludzie wbiegają do tego fire tunnel, wszyscy po kolei, nie, kładą na ciebie ręce, żeby Duch Święty na ciebie przeszedł, i ty przechodzisz przez ten fire tunnel i z drugiej strony wychodzisz już taki, nie? No! Oczywiście chwała Panu, nie? Jak Duch Święty działa. Ale ogólnie pokazywałem wam w jednym filmie, jak Randy Clark pokazuje, że tak Święty Duch działa, nie? W Czerwińsku nad Wisłą nie było tego w ogóle. Bo jakby też
ci, to nie było tak, że sami animatorzy stali, bo zwykle w Battle Church chyba robią także animatorzy, bardziej wtajemniczeni, ci, którzy mają więcej tego Ducha Bożego. Czy tam Kundalini, nie wiem. Łatwo pomylić, kurczę. Widocznie. Nie. Tam zwykle animatorzy, a tutaj we wspólnocie w Polsce tam stali tylko jakby uczestnicy. Także kto tam kładzie na ciebie ręce, nawet nie wiesz. Nie znasz osoby. Kacper mówi, może jakiś filmik o mszy świętej pod kątem biblijnym, czyli dlaczego stało się teraz to, a potem tamtą i gdzie jest o tym w Piśmie Świętym, pozdrawiam. No jakbym miał zrobić o mszy w Piśmie Świętym, to mnie wyrzucili z kościoła. Żartuję, no. Chodzi mi o to, że nie ma od dzisiejszej liturgii za dużo w Biblii, tym bardziej od trydenckiej. Dobra. Mam nadzieję, że nie doszło tam, nie stykał może mikrofon czy coś. Jak nie upadać na duchu mimo powtarzających się słabości, mówi Daniel. Uważaj siebie za umarłego dla grzechu, tak mówi święty Paweł. Nie poddawaj się, bo święty Paweł mówi... Poprzednie to było cytat z Rzymian 6:11. Zachęcam do kontemplacji nad tym tekstem. Nie poddawaj się, bo święty Paweł mówi... nie opieraliście się aż do krwi. Jakby w walce z grzechem. Także uważaj siebie za umarłego. Grzech to już jest sfera przeszłości dla ciebie. Nawet jeśli zgrzeszyłeś dzisiaj, następnego dnia robisz tak samo. Uważam, że już jestem umarły dla grzechu. To jest zupełnie przeszłość. Kochani, trzeba wierzyć w to, co mówi Słowo Boże, nawet jeśli doświadczenie mówi ci inaczej. Kiedy Jezus mówi w Marka, to, kochani, słuchajcie tego. To jest petarda. Marka 11:24. Jezus mówi tak. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i o co prosicie, a stanie się wam. I teraz uwaga, ja wam przytoczyłem tłumaczenie Biblii Poznańskiej, a ono jest niezupełnie dokładne, bo w Grece tam dosłownie jest użyte to słowo otrzymacie w czasie przeszłym. Czyli co mówi Jezus? Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście wszystko, o co się modlicie i o co prosicie. Dlatego jeśli prosisz Boga o to, żeby udzielił ci jakby siebie jako sprawiedliwości. Jeśli prosisz Boga o to, Boże, chcę chodzić twoimi ścieżkami. Chcę być święty, jak święty był Syn Boży, chodząc po ziemi. To nie mów, o matko, ja ciągle Boga proszę, a Bóg mi nie chce dać. Nie. Na tym polega wiara, że musisz dziękować Bogu, wierzyć, jakbyś już otrzymał to, o co się modlisz. Dlaczego to działa? Nie mam zielonego pojęcia, ale to działa. Tak działa rzeczywistość duchowa. I tak jest opisana w Piśmie Świętym. Wierzcie, że otrzymaliście to, o co prosicie. Dlatego święty Paweł chyba mówi, że łączcie jakby modlitwę, prośby z dziękczynieniem. Jak prosisz o coś, to jednocześnie dziękuj, jakbyś już otrzymał. Jest bardzo ważne. Ponawiam pytanie, mówi Anna.
Czy będąc na spotkaniu ekumenicznym wyraziłbyś zgodę, aby protestanccy wstawiennicy zafascynowani Toronto Blessing położyli ręce na twojej głowie podczas modlitwy? Jeśli są zafascynowani Toronto Blessing, to bez wahania odpowiadam, że nie. Nie, dziękuję. Właściwie nie wiem, czy muszę coś więcej tłumaczyć. Nie wiem, Anno, czy widziałeś moje filmy, w których ja pokazuję, co się dzieje w Bethel Church, jak się łapię za głowę i mówię, nie no, chwileczkę, ten człowiek chodzi tak i mówi, albo przecież ja, kurka, chyba nie widziałeś moich filmów, Anna. Jeśli ktoś jest zafascynowany Toronto Blessing, dlatego jak powiedziałem, że możecie pójść na spotkanie z Marcinem Zielińskim, ale wiecie, jak tam chcecie, żeby kto wam nakładał ręce na głowę, to już zalecam trochę większą ostrożność. Właśnie dlatego, że Marcin się trochę fascynuje Toronto Blessing. Dlatego ja mam dystans, nie? Nadal go bardzo lubię, mamy dobry kontakt. Ale mam mały dystans, bo jeszcze nie wszystkiego, nie wszystko rozumiem, a może on? Nie wiem, nie? Ale mam dystans. Natomiast, i teraz zastanawiam się, bo byłem na rekolekcjach ekumenicznych. Teraz niektórzy mogą mnie wykląć, wiadomo, tradycjonaliści. Natomiast byłem na rekolekcjach ekumenicznych i teraz prosiłem ludzi o modlitwę. I w zasadzie nie wiem, czy oni byli katolikami, czy nie. Nie jestem pewien. Tam było dużo katolików, bardzo dużo. Ale nie wiem, czy ci, którzy się za mnie modlili, czy byli katolikami. Nie sprawdziłem tego. Ale tam wszyscy byli bardzo duchowymi ludźmi. I nikt tam nie jest zafascynowany Toronto Blessing, na pewno nie. Była modlitwa językami, były proroctwa, była modlitwa o uzdrowienie, ale nie było żadnych dziwnych manifestacji, ani jednej. Ani jednej. Więc nie było tam tego dziwnego ducha, bo musicie pamiętać, że to chyba chodzi o jakiegoś ducha. Ludzie sami z siebie tak nie robią takich dziwnych zachowań. Mariusz, mam prawie wszystkie książki, które polecałeś na swoich filmikach. Może poleciłbyś jakieś dobre tytuły, które powinny znaleźć się w biblioteczce teologa. Oczywiście pismo jest numer jeden. Nie, nie wiem. Nie wiem. A sprawdzałeś tą książkę Chrostowskiego, księdza Chrostowskiego, między synagogą a kościołem o świętym Pawle? Bo ja jej jeszcze nie przeczytałem całej, tylko ją liznąłem, ale to, co liznąłem, już było wspaniałe. Tylko ona jakby bardziej, ale czuję, że jakby myślisz o książkach bardziej pod kątem takim naukowym. Może się mylę, ale wydaje się, że masz takie zacięcie. Bo ta książka może być ciężka dla kogoś, ona jest spora. Może być ciężka dla początkującego. I Agnieszka mówi, jak mieć w sobie ciągłą radość, tak jak ty? Trzeba pić kawę bananową. Agnieszka, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus, tak jest streszczona Ewangelia, którą głosił Jezus. I to uważam jest piękne streszczenie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bo jeśli ja się nawrócę, to będę miał czyste sumienie, a wtedy Jan w pierwszym liście, trzecim rozdziale, 22 wersecie mówi, że o cokolwiek go poprosimy, to dostaniemy, jeśli będziemy mieli czyste sumienie. Wow! Więc nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W Ewangelię, czyli w dobrą nowinę. Jak wierzysz w dobrą nowinę, to jesteś w lepszym humorze. Jak przesiąkniesz cały na wskroś Ewangelią i dobrą nowiną, to jesteś przeszczęśliwy. Dlatego nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Uważam. To trzeba, żeby mieć... Bo wiecie, niektórzy się nawracają, a nie wierzą w Ewangelię właśnie. A niektórzy wierzą w Ewangelię, a się nie nawracają. Trzeba mieć obydwie te rzeczy, żeby być szczęśliwym, ciągle radosnym i tak dalej.
Piję herbatę imbirową, to może blisko. Bardzo dobrze, Aga. Przepraszam, Agnieszko, przepraszam, się tak spoufałem. To może w końcu jakiś film o spowiedzi. Dużo ludzi podchodzi do spowiedzi w niewłaściwy sposób. Złe przygotowanie, nieufanie w sam sakrament. Twój materiał miałby ogromną wartość edukacyjną. Mówi Hubert. Myślałem o filmach o sakramentach i o Eucharystii. Myślę, że dojdzie do nich. Natomiast mam też, najpierw chyba zajmę się taką serią. Mam fajny pomysł na fajną serię. Myślę, że ona będzie lepsza na początek. Lepsza od tych filmów o sakramentach, bo to jakby dużo jest filmów o sakramentach. Jakby duchowni, księża już są takimi specjalistami od sakramentów, że dużo fajnych filmów zrobili na ten temat. Bo katolik to zwykły człowiek chyba, nie? Mówi Agnieszka. No. Czy może nie? Co rozumiesz przez zwykły? dobra. Co polecasz? Pyta Alicja. Para, kiedy studiują i nie stać ich, żeby zawsze gdzieś wychodzić, bo fundusze słabe, to siędza w domu bez zamiaru dopuszczenia do grzechu, nieczystości, wychodzi jak wychodzi. Oboje katolicy naprawdę wierzą, czemu jesteśmy tak sobie, żeby temu nie zapobiec. Kochani, nie pokładaj ufności w człowieku. Taka jest po prostu rzeczywistość, a to, że jesteście zdziwieni, no to szkoda, że za późno i żeście się zdziwili tym. Ale Biblia mówi, nie pokładaj ufności w człowieku. I teraz nie chodzi tylko o tą drugą osobę, ale też o samego siebie. Nie pokładaj ufności w samym sobie. Człowiek jest słaby. Dlatego zawsze trzeba dbać, jak są młode pary, powinny dbać, żeby z reguły no, był ktoś jeszcze. Taka przyzwoitka. Kiedyś była przyzwoitka. Trzeba samemu dbać o przyzwoitkę. Nie się pozbywać. Czasem może się trzeba pozbyć, żeby spokojnie porozmawiać z drugą osobą, nie, ale trzeba uważać na takie sytuacje, tak. Mariusz mówi, Mikołaj, ostatnio na rekolekcjach jesiennych usłyszałem od pewnego księdza, że Bóg nigdy nie zsyła nam cierpień, nie dopuszcza nawet. Powiedział, że jedyne co zesłał to tylko swego syna, a wszelkie cierpienia są konsekwencją naszych niewłaściwych wyborów, decyzji czy działania innych osób, a Bóg chce jedynie naszego szczęścia. Wydało mi się to trochę zbyt odważną tezą, a ty co o tym myślisz? Kwestia jest trudna. Raczej ksiądz ma rację. Stoję po tej samej stronie. Bóg nie zsyła cierpień na człowieka, skoro Jezus Chrystus jest doskonałym odbiciem Ojca, ukazaniem Ojca i uzdrawiał ludzi, jak to brzydko powiem, gdzie popadnie. Nawet jak się go dotknęli i nawet nie było aktu woli z jego strony, żeby uzdrowić tego człowieka, to bywało, że ktoś się go dotknął i został uzdrowiony. Byłoby dziwne, gdyby Chrystus uzdrawiał ludzi z czegoś, co pochodzi od Boga, czyli z cierpienia, które ma jakoś uszlachetniać człowieka. Czy Jezus pozbawiał ludzi cierpienia, które ma tak wspaniałą funkcję uszlachetniającą? To by było bez sensu. Bóg działałby wbrew sobie. Z drugiej strony są dziwne teksty typu Bóg chyba mówił do Mojżesza, że to ja czynię ludzi głuchymi albo ślepymi. I teraz to może być kwestia, no bo taka jest jedna z interpretacji, że jakby gramatyka czy teologia hebrajska nie odróżniała tego, że Bóg coś zsyła albo że przyzwala na coś. Nie? Bo dzisiaj powiemy, no Bóg no przyzwala jakoś. Pozwala, żeby coś, żeby to się wydarzało. Cierpienie na świecie, choroby i tak dalej. Ale Bóg tego nie zsyła. I kiedy jest napisane, że zsyła, to raczej chodzi o to, że po prostu dopuszcza. I wydaje mi się, że na podstawie Słowa Bożego można by nawet to wykazać. I chciałbym to zrobić
Myślę, że się tym zajmę potem, no bo to jest ważne, to jest bardzo ważne. Nie, także zajmę się tym tematem potem. Bo na przykład Jezus zdaje się, że cytuje jakiś tekst ze Starego Testamentu, w którym jest napisane, że Bóg tam zesłał coś na ludzi, ale kiedy Jezus to cytuje, to jakby interpretuje to jako jednak winę ludzi, że oni sami na siebie coś ściągnęli. Więc te dwa sensy jakby traktuje się jakby zamiennie, nie, w Piśmie Świętym. Czyli czasem Bóg przyzwala, a czasem sam coś zsyła, ale wtedy też chodzi o to, że przyzwala. Mam nadzieję, że jestem zrozumiały, zrozumiany. Amen. Cierpienia zsyłają na siebie ludzie wzajemnie poprzez grzechy, które popełniają, mówi Bartolomeo. Znowu to nie jest takie proste, bo to jest prawda, bo Jezus mówi: idź i nie grzesz więcej, żeby ci się co gorszego nie przytrafiło. Natomiast ciut wcześniej, jak go pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, to Jezus powiedział: nikt. W ogóle nie o to chodzi. Także masz rację, ale tylko do pewnego stopnia, Bartolomeo. Trzeba bardzo uważać z mocnymi sądami, tezami tego typu. Ale bardzo się cieszę, że jesteś i dziękuję za twój input w dzisiejszą rozmowę. Robert pyta, jak upominać brata żyjącego w grzechu? A czy brat jest wierzący? Bo jest dzisiaj praktyka szerząca się, że ludzie chcą upominać ludzi, którzy są niewierzący. I nie wiem, jak im to w ogóle wychodzi, bo to jest kompletnie bez sensu. Także nie wiem, Robercie, czy panie Robercie, czy chcesz upominać brata, który żyje w grzechu, czy on jest wierzący. Bo jeśli jest wierzący, no to jakoś delikatnie można coś sugerować. Mam kolegę, którego brat żyje z konkubiną. Teraz już nie, teraz już są chyba po ślubie. I on go pytał, jak tam koleżanka. Mówiąc o jego konkubinie. Jak tam koleżankę. Czyli nie mówił, jak tam żona, czy po imieniu, tylko mówił, jak tam koleżanka. Ale bardzo niewielu braci pozwoli sobie tak w kaszę dmuchać. Także ostrożnie z tym. Jest wierzący, mówisz. Nie wiem, delikatnie, no bo co, nie znam sytuacji. Tylko to mi przychodzi na myśl, delikatnie. Bo drugi Tymoteusza 2:24. Sługa zaś Pana ma być dla wszystkich uprzejmy. Ma być przykładny i wyrozumiały. I znowu drugi tekst, który nie pamiętam, gdzie jest, ale święty Paweł mówi, żeby, chyba do Tymoteusza, żeby upominał starsze... Ojej, ojej, o ma... O, ja nie mogę. O nie! Ale mi spadła Biblia. Święty Paweł mówi do Tymoteusza, żeby upominał starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry. O! Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5. Starszego człowieka nie upominaj surowo, ale proś go jak ojca. Młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry. Z największą skromnością. Tak jest. Tak więc, z największą skromnością, z największą łagodnością. Żeby z człowieka, wiecie, można wygrać dyskusję. Kochani! Można wygrać dyskusję, a przegrać człowieka. Pamiętajcie o tym. Dobra. Czy jest jeszcze jakieś bardzo dobre pytanie? Czy kończymy, kochani? Czy kończymy? Kiedy nowy filmik? Pyta Aneta. Marzy mi się wrzucać w czwartki nowe filmy, a te live'y być może jakoś tam zmontowane we wtorki.
Ja mam dużo pytań. Dobrze, fajnie. To się umówimy za tydzień. Bo ja tu chyba będę w każdą niedzielę. Bardzo fajny live wyszedł, mówi Julia. Bardzo ci dziękuję, Julia, za twoje słowa. I obyś tak błogosławiła wszystkim ludziom, jak błogosławisz teraz. Jest to wspaniały dar, który posiadasz. Wiesz, że jesteś tak z gruba ciosana. A powiem Mikołajowi, że fajnie live wyszedł. A co? A co powiem mu? A może nie zauważy, a może zauważy. I patrzcie, jak się ucieszyłem. Bo też tak czuję, ale takie potwierdzenie jest ważne. Dlatego błogosławcie wszystkim swoim znajomym i błogosławcie mi. Módlcie się za mnie. Ja błogosławię wam. Wszystko będzie dobrze. Tylko trzymajmy się Boga, trzymajmy się Słowa Bożego. Pamiętajmy o tym, że nosimy na głowie hełm zbawienia. Hełm zbawienia. Czy to nie jest najważniejsza część uzbrojenia? Masz to na głowie. Chroni to twoją czaszkę, twoją twarz przed urazami mechanicznymi, czyli przed uderzeniem w twarz i głowę. Hełm zbawienia. Dlatego musisz pamiętać, jestem zbawiony. Byłem u spowiedzi, nic nie ukryłem, mocno postanowiłem poprawę, więc jestem święty. Trwam w jedności z Chrystusem, a skoro tak, nic mi nie grozi. Na pewno odniosę zwycięstwo, boskie zwycięstwo, bo Bóg jest ze mną i to jest Boga zwycięstwo. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję za każde Twoje działanie, które widziałem. Proszę Cię, żebym dostrzegał te działania, których zwykle nie widzę. Proszę Cię, Panie, za każdego człowieka, który jest na tym live, żeby było bardzo dobrze w jego życiu. Proszę Cię, Panie, o wszelkie łaski potrzebne ludziom. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję wszystkim. Tak jest! Ostatnia szansa, żeby udostępnić tego live'a, bo mogą ludzie oglądać po. Wysyłam do losowej osoby tę grę planszową. Mam nadzieję, że się nie obrażą na mnie. Co ja mam w nią grać? Dziękuję bardzo, Głos Pustyni, za takie prezenty. Tak. Ostatnia myśl, bardzo fajna, bo w tym roku chciałbym, żeby tego było więcej we mnie. Entuzjazm. Entuzjazm. Czy wiecie, co to słowo w ogóle oznacza? Jakie ma pochodzenie? Bo to Grecy mówili, że trzeba być enteos, czyli pełnym Boga dosłownie, bo teos to jest Bóg. Trzeba być enteos, czyli pełnym Boga. I teraz kumacie, że czasem mówi ateista do ateisty, ale jesteś entuzjastyczny. I nawet nie wie, co powiedział. Chcę być entuzjastyczny w tym roku, czyli pełen Boga. Ale entuzjastyczny właśnie. I ktoś tam zapytał, jak można być tak radosnym, tak jak ty jesteś. Trzeba wybrać, żeby być radosnym. To też jest prawda. Abraham Lincoln podobno powiedział, człowiek jest tak szczęśliwy, jak postanawia być. Święty Paweł pisze, radujcie się. Radujcie się, powtarza wam, radujcie się. Pisze to do Filipian, a ten list napisał siedząc w więzieniu. Miał skute ręce czy tam nogi, cokolwiek, siedział w celi i pisał, radujcie się. Powtarzam wam, radujcie się. Bądźcie entuzjastyczni, bez względu na okoliczności. Niech entuzjazm wypływa z was, ze środka, z waszej relacji z Jezusem Chrystusem. I uśmiercajcie przeciętność, idźcie na całość w tym roku. Tak jest! To byłem ja, Mikołaj Kapusta. Na chwałę Bożą i według jego wskazówek. Boskie zwycięstwo w roku 2019. Przepraszam za ten błąd językowy. Już go zauważam. Dobrze, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie. Shalom. I klikam zakończ. I to jest smutny taki moment, przyznam. Smutny. Może włączę muzykę, żeby było radośniej. Dobrego nowego roku z Bogiem. Shalom.